Tak to było następne pytanie. Właściwie panujący na Radzie Wisły wykonał lekką ewolucję powietrzną. Po czym została mu udzielona pomoc medyczna i miał jechać za 2 tygodnie na następny rajd, a pan lekarz powiedział, że po 3 tygodniach to może zacząć myśleć, żeby mu zjąć gips. No to żeby tam go dowieźć do Warszawy, to zaproponowali mu zastrzyk. W tym momencie niemalże zemdlał. Czy ty też masz jakieś uczulenie na igły i takie inne rzeczy medyczne? Pomocy? To jest robienie wrażenia na kobietach. Rozumiem, że nie cieszyło się. Miałem. Już teraz staram się zagadywać panią, która w ogóle robi. Ona już zresztą wie, że tak jest i stara się nie bardziej ona zagadywać teraz. I tak sobie rozmawiamy, ale ja tak się zastanawiam, czy ona się nie zagada i nie zrobi nie wbije tej igły gdzie indziej.